Już po raz 10 spotykamy się na pięknej malowniczej trasie wokół Kraśnika. Nie tylko Kraśnika, bo także i gminy Dzierzkowice, gminy Urzędów. Piękna trasa wiodąca przez leśne dukty. Gromadzi kolarzy rokrocznie. W tym roku wystartowało 250 kolarzy. Od tych najmłodszych po tych najstarszych fascynatów kolarstwa, prawie zawodowców, ale także i amatorów, którzy wyjechali na trasę tylko po to, żeby dobrze spędzić czas, spędzić niedzielę. Wyścig jest formą popularyzacji sportu, zdrowej rywalizacji, zdrowego trybu życia. Jest to czas, gdzie kolarze z całego województwa lubelskiego, ale nie tylko, mają możliwość spotkania się, rywalizacji. Myślę, że jest to jedna z piękniejszych i dobrze przygotowanych imprez w województwie lubelskim. Patronatem dzisiejszego wydarzenia jest minister sportu, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, starosta kraśnicki, jak również burmistrz miasta Kraśnika. Nasza impreza nie mogłaby się odbyć bez wsparcia sponsorów, m.in. firmy OX2, firmy Lotto, Ekoenergia i Ekoland. Maraton MTB Kraśnik. Wracam tutaj co roku. Jest to maraton bardzo oblegany, z bardzo dużą frekwencją i uwielbiam tutaj wracać. Bardzo fajna atmosfera, zawsze znajome osoby. Tworzymy taką dużą już społeczność tutaj na Lubelszczyźnie, poza Lubelszczyzną, bo przyjeżdżają również ludzie spoza. Ściganie w Kraśniku jest szybkie, trasa jest płaska, gdzieś z małymi przewyższeniami, czasem utrudnia nam pogoda lub podjazdy piaszczyste.
Najstarszy biegnie, ale najmłodszy duchy. I mamy kolejnego zawodnika. Pomyliłem teraz jest 3 razy. Na mecie. W 20 kilometrze jechaliśmy we trzech i myślałem, że szyszki we mnie lecą, bo to były szerszenie, tak mi się ze trzy odbiły, jeden mi został, myślałem, że mi się wbiło, taki szerszeń, wziąłem go, ale za to adrenalina była na 10 km przed końcem, piękna. Sprawdziliśmy, czy nie jestem uczulony, nie jestem, jest. Wyścig jak zwykle super, trasa super, fajna, fajne błotko, fajne ściganko, ogólnie jak co roku super sprawa. Bardzo mi się podobało i zachęcam do uczestnictwa. Mimo tego, że człowiek jest zmęczony, ale super zadowolony. Po raz czwarty w Kraśniku, w niedzielę MTB. Warunki jak na koniec lata, piach dosyć wilgotny, jak zwykle przejazd przez rzeczkę na Śliskim Moście. Tam w okolicy mostu dużo błota, zarówno w jedną przed mostem, jak i za mostem. A co byś chciał wiedzieć? Wszystko najlepiej. Trasa była świetna. No i to. Przygotowanie super. Kałuża. Brawo! Za rok jedzie. Michał Michalski. Największa kałuża zaliczona. Plan wykonany miał być poniżej godziny bodajże 20, to była godzina 15. Trasa bardzo dobrze oznakowana. Super, organizacja świetna. Trasa była zaskakująca. To był w ogóle mój debiut, także to była moja pierwsza impreza, w której tak naprawdę wziąłem udział i którą ukończyłem. Za namową kolegów z drużyny postanawiam wystartować i przejechać. Obiecywali mi, że będzie płaska, prosta, szeroka, łatwa do jazdy, do wyprzedzania nawet. No i na dużym dystansie taka właśnie była. Momentami wąska, techniczna, kręta, dająca możliwość wykazania się, prawda? Czy jest się przygotowanym na każde warunki albo na jakieś szybkie, no nawet kawałki sprintu, ale też w dużej mierze technika, wytrzymałość, no bo jednak mielenie młynkiem na piasku, no to nie jest coś, co rowerzysta lubi na pewno. Moje wrażenia osobiste są bardzo pozytywne, bardzo fajne, zwłaszcza, że to był mój debiut. Super trasa, bardzo fajnie przygotowana i pomocna dłoń na trasie kolega z Janowa Lubelskiego, Robert. Guma złapana, ale opożyczył sprzęt o wymiana i można było jechać dalej. Dzięki. Panie Kamilu, trasa była zarąbista. Może dobrze, że popadało troszkę, bo piachy jednak były takie spoiste, nie były takie sypkie.
bo jednak trochę tych piachów tu jest, ale trasa debeściarska.